Niska emisja, najprościej mówiąc, jest to zjawisko zanieczyszczenia powietrza powstałe w wyniku spalania paliw na przykład w kotłach, paliw stałych, głównie zawierających takie substancje w spalinach jak pyły, jak tlenki siarki, jak tlenki azotu, jak benza pireny, i przyjęło się, że wszystko z kominów do 40 metrów jest właśnie tym zjawiskiem niskiej emisji. Do głównych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Polski należy przede wszystkim sektor tak zwany komunalno-bytowy, czyli sektor mieszkaniowy, budownictwo jednorodzinne, ale również lokalne kotłownie, lokalne ciepłownie. Drugim ważnym źródłem emisji jest sektor transportu drogowego, którego presja na środowisko odbywa się przede wszystkim w dużych ośrodkach miejskich oraz na dużych ciągach komunikacyjnych łączących te miasta, jak autostrady czy drogi ekspresowe. W Europie 6 z 10 pierwszych pozycji, jeśli chodzi o niską emisję, zajmują polskie miasta. Pozostałe pozycje zajmuje Bułgaria. Doprowadźmy taki budynek jednorodzinny do takiego stanu, aby zużycie energii na ogrzewanie było minimalne. Wówczas na przykład opłaca się zastosować ogrzewanie elektryczne lub ogrzewanie przy pomocy źródeł OZE wspomaganych pompą ciepła i innymi urządzeniami bardzo nowoczesnymi. Jeśli zrobimy budynek, który będzie zużywał bardzo mało energii cieplnej na ogrzewanie, no to wówczas możemy zastosować opłacalne dla właściciela systemy źródła ciepła. Musimy mieć świadomość, że zanieczyszczone powietrze zaostrza wiele chorób, z którymi mamy do czynienia. My obserwujemy zaostrzenia przewlekłych chorób, zarówno serca, jak i płuc, spowodowane zwiększoną emisją. Może się wydawać, jak daleka droga jest od powietrza, emisji w piecu domowym, jakiś cząstek, a zawały mięśnia serca. Ale to zostało udowodnione, że jest bezpośredni związek między jednym a drugim. Tak samo tyczy to chorób płuc, które się zaostrzają w okresie, kiedy mamy zwiększone stężenie. Musimy postawić na edukację, na wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie skutków, jakie niesie ze sobą spalanie paliw niskiej jakości. Polska stoi przed bardzo ważnym zadaniem ograniczenia stopnia zanieczyszczeń, dlatego że Unia Europejska w zasadzie dała nam ultimatum. My już więcej ostrzeżeń nie dostaniemy. My w tej chwili możemy tylko zapłacić kary. Mnie martwi to, że my może i te kary zapłacimy, bo obserwuję czasem takie stanowisko, że a trudno, zapłaćmy karę i tak na tym zarobimy. Nie liczymy kosztów zdrowotnych. To jest bardzo niepokojące zjawisko. Systemy wsparcia, programy lokalne, programy na poziomie krajowym, żeby rozwiązać ten problem niskiej emisji, który coraz częściej nam doskwiera. Widzimy te czarne dymy z kominów buchające nad miejscowościami. Postarajmy się je zlikwidować dla dobra nas i naszych przyszłych pokoleń.